Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Fryzek i zapraszam do kolejnego przeglądu CD Action. Pierwszym pełniakiem na płycie jest Anno 1404. Gra strategiczna, ekonomiczna, RTS, wydana w 2009 roku przez Ubisoft. A moja skromna ocena tej gierki to 7. Drugą pewną grą jest I Am Alive, gra akcji osadzona w świecie postapokaliptycznym, wydana w 2012 roku przez Ubisoft. PEGI 18, haha, czyli nie dostaniecie jej bez dowodu. A moja ocena tej gry to 7. Trzecią grą jest przygodówka The Raven, Dziedzictwo Mistrza Złodziei, wydana przez Nordic Games, a swoją premierę miała w 2013 roku w lipcu. I teraz sobie ją trochę pooglądajcie, a moja ocena tej gry to będzie 6. Dillsburg, Pennsylvania. But my mom and I live in England now. She's taking care of some rich old lady. We're on our way to Venice at the moment. We're taking a cruise. Czwartą grą jest Turning Point Fall of Liberty. Wydana w 2008 roku, strzelanka, druga wojna światowa. PEGI 16. A moja ocena tej gry to 7. Ostatnią grą jest Ozzy Earth Adventure, która miała swoją premierę w 2012 roku. Zręcznościówka, platformówka 2D. Jak widać, całkiem kolorowa gra. Moja ocena tej gry to 6. Teraz zobaczymy sobie, co jest na płycie i żeby wam nie przeszkadzać, to może nie będę komentował. O przeglądzie gazety również nie będę nic mówił, ale jeśli będzie coś ciekawego, to może dorzucę coś od siebie. Haha.
A więc to by było na tyle. Trochę milcząco, ale zapraszam do następnego przeglądu CD Action za miesiąc. Na razie. Drop the bass.